myślałem, że coś innego będę głosił, ale jednak głosić pewnego rodzaju ewangelizacyjne też poselstwo. Ale tak Duch Święty Cię poprowadził, że mówiliśmy dużo do ludzi ewangelizacyjnych poselstw. I mimo wszystko chcę powiedzieć do Was kilka słów o tym. W ogóle chcę Wam narysować pewien obraz. Pewien obraz serca Boga. Da Wam to lepsze zrozumienie tego, jaki On jest. Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 7 do 22. I przyprowadzili ośle do Jezusa i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś spało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych. A ci, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. A nazajutrz, gdy weszli do Betanii, poczuł głód, a ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i okupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto, a przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe do korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, to drzewo figowe, które przykląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, miejcie wiarę Bożą. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Wjeżdża do Jerozolimy i w Jerozolimie jest manifest uwielbienia dla Niego. Ludzie zaczynają Go czcić, wywyższają Go, cieszą się z Jego przyjścia. Jezus wchodzi do Jerozolimy, ale nie idzie do synagogi. Co ciekawe, ci ludzie też nie są w synagodze, stoją na zewnątrz. To tam następuje główny akt uwielbienia. Jest wywyższony poza synagogą, poza systemem religijnym. Ja w ogóle to, co będę dzisiaj do Was mówił, ma proroczy charakter i chcę, żebyście umieli sobie to oglądać. On tam nasyca się. Czym się nasyca? Owocem, który wydają ci ludzie. Ktoś powie, czy Bóg bywa głodny? Czy Bóg potrzebuje czegoś? Oczywiście, że nie. Bóg nie jest głodny, Bóg niczego nie potrzebuje. Boże pragnienia są spełnione.
ten obraz pokazuje coś innego. Pokazuje, że jest w sercu Boga taki aspekt, który to jest aspekt miłosny, bardzo mocno miłosny. Ten aspekt miłosny wręcz krzyczy o to, aby człowiek zbawiony przynosił owoc. Rozumiecie? To jest w pewnym sensie ojcowskie pragnienie. To go nie zaniża. To nie powoduje, że możemy powiedzieć, ten Bóg, jak to często mówi wielu religijnych ludzi, stworzył ludzi dla swojej chwały, on pragnie swojej chwały. Religia stawia Boga w takim miejscu, jakby Bóg w ogóle w pewnym sensie był stymulowany tą chwałą, tym oddawaniem chwały Bogu. Tak nie jest. Ale jest to Ojciec. Ten Ojciec, który to wszystko stworzył i który też przyszedł jako Jezus do Twojego życia, On jest Ojcem. No to Ojciec. I jak każdy zdrowy ojciec chce, pragnie, aby jego dziecko rosło, rozwijało się. Czy ja potrzebuję czegoś od moich dzieci? Nic nie potrzebuję. Moje dzieci nic mi nie mogą dać. Nic. Czy moje życie jest uzależnione od życia moich dzieci? W ogóle nie. Nie. My już czekamy z Agatą, kiedy Sara dorośnie i się wyprowadzi. Czy my nie kochamy naszej córki? My ją bardzo kochamy. Ale ona nam nic nie daje. Bo dzieci nie dają swoim rodzicom. Jak w ogóle rodzic czerpie z dzieci, to jest chory psychicznie człowiek. Zaburzony psychicznie. Rozumiecie? Jak czerpie z dzieci. Mam dziecko i teraz to dziecko jest dla mnie źródłem energii. Jak dziecko jest dla ciebie źródłem energii, to masz chorą duszę, chorą psychikę. To ty masz być dla dziecka źródłem energii. Ty dla dziecka. To dziecko ma potrzebować ciebie. A nie ty dziecka. A więc ty nie potrzebujesz dziecka. Bóg nie potrzebuje człowieka. Bóg nie potrzebuje, żeby człowiek machał rękami, mówił halleluja, wielbię Cię Panie. Bóg tego nie potrzebuje. Ale to jest Ojciec. I ja jako Ojciec pragnę, czyli jestem głodny tego, aby dzieci moje wydawały owoc. Rozumiecie? Nie są mi moje dzieci do niczego potrzebne, nie stanowią źródła energii dla mnie. Wręcz przeciwnie, ale każdy sukces moich dzieci powoduje, że się cieszę. Przynosi mi to radość. I ja czekam na sukces moich dzieci. Ja się przyglądam moim dzieciom, czy odnoszą sukces. Ja jestem głodny sukcesu moich dzieci. I Bóg jest głodny Twojego sukcesu. I Bóg jest głodny owocu Twojego odrodzonego ducha. Bóg jest tego głodny. Bóg tego pragnie. Bo to jest Ojciec. Bo to jest Ojciec. I teraz Jezus, kiedy wchodzi do Jerozolimy, to natrafia na co? Na owoc. Na owoc natrafia. Tam jest owoc. Tam oni nie poszli na nabożeństwo do synagogi, żeby słuchać Tory, tylko oni nazrywali gałązek z drzew, narzucali na drogę, przyprowadzili mu osła, ciuchów narzucali na drogę, zrobili mu dywan z tych ubrań, dlatego, że uznali go jako króla. Ktoś mnie zapytał, czemu oni te ciuchy tak zdejmowali? Ja mówię, bo nie mieli dywanu. A każdy król powinien mieć dywan. To było normalne już w tamtych czasach. Rozkładało się dywany, kobierce. On nie miał tego.
I oni też nie mieli, to oni mu zrobili. Rozumiecie, co oni zrobili? Oni uznali go tam za króla, ta grupa ludzi go uznała za króla. Oni krzyczeli, halleluja, chwała na wysokościach. Oni już łapali objawienie. Kto to jest? Co to jest za gość? Czy to nie jest zwykły jakiś kaznodzieja z Nazaretu, który się buja po pustyni, uzdrawia chorych, wypędza demony? Rozumiecie, o co chodzi? Oni zobaczyli, że Jezus się nie pcha do synagogi, żeby głosić. Oni zobaczyli, że On się nie buja z faryzeuszami i sadyceuszami, że to nie jest Jego klimat. On był na ulicy. Na ulicy był. I na ulicy zastał owoc. Wiecie, czym są figi? Jaka jest jakaś symbolika fig? Wiem, że nie wszyscy z Was się interesują się takimi rzeczami. Ja tego nie wymagam. Wymagam to od proroków, ludzi proroczych i od wstawienników. Ale symbolika biblijna jest bardzo ciekawą rzeczą. Ona obrazuje dużo głębi. Ona pokazuje też pewną przestrzeń proroczą, na której, gdy się stanie, można zrozumieć więcej. Figi to jest symbol słodkiej miłości. Głębokiej, słodkiej miłości. Nie miłości bezemocjonalnej. Nie miłości tylko takiej, która jest taką po prostu dam coś komuś. Figi to symbol miłości zaangażowanej emocjonalnie. Takiej pełnej. Rozumiecie? Pełnej miłości. To pełen to owoc pełnej miłości do Boga. Pełnej. I 12 werset zaczyna się od tego, że nazajutrz, czyli następnego dnia, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W Betanii on najadł się owocu. Wyszedł stamtąd i poczuł głód. Głodny Bóg. A rozumiecie? Poczuł głód. Jakiś głód poczuł. Czy to był znowu głód, który był głodem egzystencjonalnym? Nie. Jeszcze raz to podkreślam. Bóg nie potrzebuje człowieka. Mówimy o sercu Ojca. I proroczy obraz, który Wam rysuję, pokazuje, jak to wygląda. W Betanii jest najedzony. Uwielbili go na ulicy i uznali go za króla. Wydali tam owoc. Nazajutrz jest już poza Betanią i on tego nie ma. I czuje głód. Jest głód. On jest głodny miłości. On jest głodny miłości. Na czym polega miłość do Boga? Na tym, że się jest posłusznym Jego prawdom. A jaki jest skutek bycia posłusznym Jego prawdom? Wydaje się owoc. To bardzo proste. Każdy człowiek posłuszny prawdom Bożym wydaje owoc. Nie ma bata. A zatem efektem kochania Boga jest wydanie owocu. Zaowocowanie w swoim życiu. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś powie,
Ale w czym? No we wszystkim. We wszystkim, bo to nie jest jakiś tam owoc, tylko we wszystkim zaowocowanie. Stajesz się coraz większy, lepszy, silniejszy, skuteczniejszy, mądrzejszy, bardziej zaopatrzony, szczęśliwszy. Rozumiecie, o co chodzi? Zaspokojony pod każdym względem owoc. Pod każdym względem. Wersety 13-14. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, które było pokryte liściami, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. I odezwawszy się do niego, rzekł, niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I usłyszeli to uczniowie jego. Werset 20. A przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe do korzeni. Zauważyliście, że Jezus w ogóle nie interesuje się pewnymi rzeczami związanymi z tym drzewem? Nie interesuje się, że ma piękne liście, że to jest w ogóle ładne drzewo. Jego nie interesuje cała oprawa. On w ogóle nie przychodzi, żeby podziwiać to drzewo. Ha! Powiem więcej. Jego w ogóle nie obchodzi, że to nie jest pora na figi. Ktoś powie, co to jest? Przecież to nie jest pora na figi. Tak samo jak ja bym teraz szedł sobie w zimę, zobaczył jabłonkę, mam ochotę na jabłko, proszę bardzo. Masz mi tutaj jabłko urodzić. Bo jak nie, to cię zetnę. Ktoś powie, z boku czemu chciałeś tą jabłonkę? Bo mnie w lutym nie dała jabłka. Jak powiedział, ty jesteś nienormalny, to jest cholernie niesprawiedliwe w stosunku do tej jabłonki. Posłuchajcie teraz proroczego przekazu, bardzo ważnego. Boga w ogóle nie interesują czasy i pory, jeśli chodzi o owoc. I jego to nie obchodzi. Jego nie interesuje, że to nie jest czas na figi. Bo on chce figę. Zbawił cię? Przyjąłeś go jako Pana i Zbawiciela? Masz odrodzonego ducha? Mieszka w tobie Duch Święty? Masz dostęp do mocy? Masz naukę proroczą apostolską? To masz rodzić owoc. I nie masz wymówki. Nie możesz przyjść i powiedzieć tak. Ja mam trudny czas. Panie Boże, mam trudny czas. On nie rozmawia o trudnych czasach. Bo on podszedł do drzewa figowego, kiedy nie był czas na figi. I powiedział, ja chcę figę. W ogóle ten fragment Biblii jest jednym z tych, które absolutnie zniechęcają masę intelektualistów, humanistów do przyjęcia Jezusa. Co to jest? On się powinien liczyć z tym, że to nie jest czas na figi. Ale Bóg się z tym nie liczy. On się z tym nie liczy. On się z tym nie liczy. Nie wydajesz owocu, to marny twój los. Rozumiesz? I nie masz do kogo iść na skargę. Tu nie ma do kogo iść się poskarżyć. Bo prezes Sądu Najwyższego przyszedł po figi. Tam nie ma władzy wyższej. A rozumiesz? Jak ludzie do mnie przychodzą i mówią do mnie tak. No wiesz, to jeszcze nie jest mój czas. Ja mówię, uważaj, bo uschniesz.
mam precedens. Rozumiesz? No ale wiesz, ja mam teraz trudne sprawy. Ja mam teraz różne przejścia życiowe. Ja mówię, słuchaj, owocuj, bo uschniesz. Wiecie, o co chodzi z owocowaniem? To nie jest kwestia tego, że ty się zepniesz na tym. To jest kwestia tego, że ty owocować musisz z gruntu. Jeśli ty nie owocujesz, to dlatego, że sam to zablokowałeś. A nie dlatego, że czegoś ci brak. Bo tobie niczego nie brak, żeby wydawać owoc. Niczego ci nie brak. Tobie nie brak. Nie brak ci. Tak, naturalny wzrost fik jeszcze nie wystąpił. Ale Bóg jest Bogiem cudów. Posłuchajcie, to jest prorocze poselstwo. Jego nie interesuje naturalny rozwój twój. Jego interesuje twoja wiara. Twoja wiara. Jego nie interesuje, że to jeszcze nie czas. Panie, to jeszcze zbyt krótki czas. Jeszcze za krótko, Panie. Jeszcze muszę pozałatwiać różne sprawy. A Bóg mówi, przepraszam, chyba mnie bierzesz za kogoś innego. Ja jestem Bogiem cudów. 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 Słabo ci idzie, to sięgaj po cud. Jakoś ci słabo idzie, to po cud sięgaj. Po cud. Ponadnaturalność. Po cud. Rozumiesz? To Bóg cudów. Posłuchaj teraz. To drzewo było nieposłuszne. Ktoś powie, jak to drzewo było nieposłuszne? Drzewo jest stworzeniem? Jest. Brawo. To stworzenie. Kto podszedł do tego stworzenia? Czyli Stwórca. W obecności Stwórcy miało zasrany obowiązek wydać figi. Pokażę ci teraz serce Boga. Podszedł Stwórca do stworzenia. Bardzo blisko. I jedyna reakcja stworzenia powinna być taka, że wyda owoc. Czy to czas, czy nie czas. Bo przyszedł blisko Pan. Drzewo było nieposłuszne. Drzewo zgrzeszyło! Drzewo było zbuntowane! To zwykłe stworzenie! Miało obowiązek owocować, bo podszedł Pan! To nie podszedł Heniek z poczty! To podszedł Pan! To podszedł Pan! A ono stało i nie owocowało, bo to nie był czas na figi. Ludziom się wydaje, że mogą stawać w Bożej obecności,
i nie wydawać owocu. I mówią, to jest fair. Chciałbym podłączyć moją lampkę w domu do prądu. I ta lampka by nie działała. I ja bym sprawdził żarówkę, że jest dobra. Rozumiesz, o co chodzi? To bym wyrzucił tą lampkę. Bo ta lampka musi działać, jaką podłączam do prądu. Żarówka dobra, prąd jest. Nie działasz, to kibla. Chcę, żebyście rozumieli serce Boga. Bóg to nie jest humanista. Ludzie mówią, mam cudowny czas z Panem. Ja mówię, to musisz mieć cudowny owoc. Przebywasz z Bogiem. Musisz być ciężki od fig. Ale jakoś tak umie mało tych fig. Buntowniku. Jakim prawem nie wydajesz owocu? Jakim prawem nie wydajesz owocu? Skoro do drzewa, które nie ma mózgu i centralnego układu nerwowego, powiedział koniec. Nie wydajesz owocu w mojej obecności. Jak śmiesz? To uważasz, że co z tobą zrobi? Tata. Poklepię cię po plecach i powie, super, że nie wydajesz owocu. Zbliżmy się jeszcze bardziej. Może wtedy wydasz. Człowiek, który siedzi według jego mniemania w ramionach Boga, nie wydaje owocu, to albo jest kłamcą, albo nie siedzi w ramionach Boga. Rozumiesz? Albo to kłamca i buntownik w swoim sercu, albo go nie ma w obecności Bożej. To jest serce Boga. I to nie ja napisałem tą Biblię, ja nieraz to powtarzam. Jezus zbliżył się do drzewa figowego. W czasie, kiedy nie był to czas na figi. Drzewo nie dało mu figi, a on je przeklął. Ktoś powie, Bóg mnie też przeklnie? Nie, tu nie chodzi, że Bóg cię przeklnie. Chcę, żebyś zobaczył profil serca Boga. Boga nie interesuje to, że nie wydajesz owocu. Ponieważ to jeszcze za wcześnie, to jeszcze tamto. Rozumiesz? To go nie interesuje. Będąc w jego obecności, musisz owocować. Jeśli nie owocujesz, to albo jesteś w wewnętrznym buncie, albo nie jesteś w jego obecności. Rozumiesz, o co chodzi? Bo też ci się wykluczają. I niestety najczęściej w ruchach takich jak nasz, to nie jest kwestia, że ktoś nie jest w Bożej obecności. Tylko to jest kwestia, że ktoś ma wewnętrzny ból. Rozumiecie, o co chodzi? Niestety taka jest prawda o nas w ruchach charyzmatycznych. Co to jest wewnętrzny ból? Swoje opinie, swoje tezy, swoje zdania. Swoje koncepcje, swoje toki myślowe. Rozumiecie, o co chodzi? To, o czym mówimy od zawsze. Natomiast chcę wam pokazać, do czego to doprowadza. Do czego doprowadza własna opinia. To drzewo ma opinię. Ono ma opinię. To nie jest czas na figi, ja nie wydaję teraz. Czy to Bóg to cię podszedł po tej figi? To nie wydaje. Rozumiesz, o czym mówię? Jak to fig nie wydajesz dzisiaj? Przecież ja podszedłem.
No tak, ale to nie czas. Ale co mnie czas? Ja podszedłem. A co mnie czas? Ja podszedłem, ja Bóg, który jestem poza czasem, poza przestrzenią, poza latem, poza zimą. Jesteś w mojej obecności, możesz owocować zawsze, zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie, w najcięższych okolicznościach. Wszystko się wokół może walić, wszyscy będą upadać, a ty możesz owocować. Wszyscy będą chodzić chlipać, a ty będziesz chodził zadowolony. Rozumiecie, o co chodzi? Wszędzie kryzys, a ty jakiś roześmiany, proszę ciebie, uchachany, wszystko dobrze. Rozumiesz, o co chodzi? Jest taki kabaret moralnego niepokoju, robią w ogóle terapia po pandemii. Robert jest terapeutą, ich trzech tam siedzi. W ogóle stracili robotę, stracili małżeństwa, a on chodzi, taki łańcuch wywalony, żółte spodnie. Mówi, ja tu w pandemii tylko się, ja to zarobiłem, mówi, w ogóle, wiesz, mówi. Ta pandemia to była tylko tak, nie rozchorowałem się, zarobiłem na maseczkach, na płynie, na wszystkim, w ogóle, wiesz, stoję jak górnik, wiesz. Taka pandemia, to ja się cieszę. Bo zróżnicowani u ludzi, tamten w tej pandemii się ustawił się, ci spadli. Dlaczego? Bo pandemia. Człowiek, który wydaje owoc, który trwa w Bożej obecności, przychodzi pandemia, a człowiek wydaje większy owoc. Większy owoc. Większy owoc. Rozumiecie, o co chodzi? I tak ze wszystkim. Przychodzi kryzys, człowiek wydaje większy owoc. Czemu? Bo Bóg jest w jego obecności. Bo Bóg jest blisko. Co mnie obchodzi trudny czas? Co mnie obchodzą trudne sytuacje? Co mnie to wszystko obchodzi? Ja codziennie słyszę od ludzi, jakie są trudne rzeczy. Ja mówię, człowieku, przecież mówię, jesteś w Bożej obecności. Zobacz, jaki on jest. On podchodzi do tego drzewa z taką absolutną pewnością, że ono mu da owoc. On jest zdziwiony, że ono nie wydaje mu owocu. On jest zdziwiony, jakże to podszedłem, a ty nie wydajesz owocu? Jak to? Narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś wypełniony Duchem Świętym. Ja teraz głoszę, usiądź. Później powiesz, usiądź. Masz moc moją, a ty nie wydajesz owocu? Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Poucz mnie, mówi Bóg. Jak nie wydać owocu w mojej obecności? Gdzie nawet potrafię wystosować żądanie do drzewa figowego, by wydało w czasie, kiedy nie powinno. Rozumiecie? Boga nie interesują kryzysy. Ani twoje, ani w kraju. Boga nie interesują dramaty finansowe. Boga te rzeczy nie obchodzą. Bo to jest Bóg cudów. 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 Jak wchodzisz w jego obecność, to wokół ciebie wszyscy tracą, a ty co? Zyskujesz. Jest pandemia. Wszyscy tam się przez ciebie pandemiują. Rozumiesz? A ty na tym zarabiasz, bo na ludzkiej głupocie się zarabia. Na głupocie się zarabia. Zarabia się, bo jest się z kim? Z Bogiem. Jak ten świat chce trwać w głupocie, nie ma problemu. Ale ty jesteś z Bogiem. Z Bogiem, dla którego nie mają znaczenia czasy, pory, trudne, łatwe. Rozumiesz? Dla niego nie ma znaczenia wiek, dla niego nie ma znaczenia stan w ogóle, nic nie ma znaczenia, bo on jest, zobacz, jak to jest pewnie, jak podchodzi do drzewa, w czasie, kiedy nie powinno wydać owocu, podchodzi w ogóle, ludzie, gdzie idziesz, panie, po owocu, on nie zdąży mi opowiedzieć. Przepraszam, ty się nie orientujesz, w ogóle, to nie jest czas na figi. On się ich nawet nie pyta.
ja uważam, że oni na niego patrzyli, mówili, nie no, różne rzeczy u niego widzieliśmy. Ale poszedł na fiki. Wiesz, o co chodzi? Poszedł w lutym na jabłka. Idziesz na jabłka i ty. Czujesz klimat, że idziesz sobie z kimś, z jakimś twoim mentorem, przyjacielem, idziecie sobie w ogóle, czapy na głowach, zimno, śnieg leży, w ogóle on mówi, poczekaj, słuchaj, pójdę tam po jabłko skoczę, wiesz, nie? Ale gdzie tu jakiś sklep masz? Nie, nie, tam stoi jabłonka. Wyobraźcie sobie, bo to jest taka sytuacja z tamtego czasu. On skoczył sobie na figi w czasie, kiedy figi nie było. Wręcz on się domaga od tego drzewa, ale gdzie są figi? I teraz zdziwienie drzewa, wyobraź sobie. No stworzyłeś mnie, żebym wydawało w innym czasie. Czego się przypieprzasz? A rozumiesz, o czym mówię? Czego chcesz ode mnie? Figi chcę. Ale stworzyłeś mnie, żebym wydawało za 4 miesiące. Tak mnie stworzyłeś. I teraz pozwól, mówi, słusznie zauważyłeś, drzewo, że tak cię stworzyłem. Ale jestem blisko ciebie teraz, osobiście z tobą rozmawiam i życzę sobie figi. I moja moc, która ciebie stworzyła, w tej chwili oddziałuje na ciebie w nadnaturalny sposób, więc proszę o figę. I drzewo nie ma prawa się zastanawiać, jak zostało stworzone, dlaczego zostało stworzone, czemu, tylko musi co? Uwierzyć i natychmiast wypchnąć owoc. On przeszedł w ogóle wielkim krokiem nad całym procesem powstawania figi. Rozumiesz? Ty nie masz prawa się tłumaczyć przed Bogiem. Ile przeszedłeś? Ile straciłeś? Ile cię ludzi zawiodło? Ile ty jeszcze w ogóle masz przed sobą do zrobienia? Jak przychodzi Bóg, to się wydaje owoc. Trzeba na to się ukierunkować. Jak przychodzi Bóg, rozumiesz, to nadnaturalność staje w miejscu naturalności. Oto proces Boga. W moim słowniku nie ma takich rzeczy jak nie umiem, nie potrafię, nie zrobię. Rozumiesz? Nie ma takich rzeczy. Te drzewo było zobligowane do wzięcia mocy do swojego życia. Moc się przyjmuje przez wiarę. To drzewo miało wierzyć. Rozumiecie? Drzewo miało wierzyć. Całe stworzenie wzdycha. Słyszałeś kiedyś, że drzewo wzdychało? Całe stworzenie wzdycha. Oczekując objawienia się synów Bożych. I pierwszy syn Boży właśnie podszedł do stworzenia. Właśnie podszedł. Stworzenie winno natychmiast zareagować. Rozumiecie? Natychmiast. Ktoś powie, ale to stworzenie to nie człowiek. Posłuchaj. Zasady działania mocy są odwrotnie proporcjonalne do wysokości stworzenia. Najtrudniej jest z ludźmi, dużo łatwiej ze zwierzętami, najłatwiej z roślinami. Proste jak drut. Najtrudniej z ludźmi, dużo łatwiej ze zwierzętami, najłatwiej z roślinami. Rozumiesz? Chcesz, żeby drzewka w ogródku wszystkie funkcjonowały, idziesz, rączki kładziesz, następny sezon wszystkie zdrowe. Rozumiesz? Psy, koty, myszy odbierają szybciej uzdrowienie niż ludzie. To proste wszystko. Proste, proste. Dlatego to drzewko miało prosto wierzyć. Ono miało tylko wejść w obecność Jezusa i natychmiast wypchnąć figi. I on o tym wiedział.
I on to rozumiał. Ale on tutaj tobie pokazuje bardzo ważną rzecz. Nie możesz się tłumaczyć sam przed sobą ani przed Bogiem. Nie możesz mówić, to jeszcze nie mój czas. Musisz wierzyć w nadnaturalne. Naturalne ma swoje czasy i pory i to jest okej. I nikt nie wykreśla naturalnego. W czasie naturalnym dzieją się rzeczy naturalnie i jest wszystko dobrze. I nie wolno tego gromić, ani tego nie doceniać. Ale w czasie braku naturalnego czasu działamy nadnaturalnie. Rozumiecie? Nadnaturalnie. I nie mamy wymówki, że my nie umiemy. Nie ma, że nie umiesz. Narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, z dostępem do mocy, to działaj. W ogóle wiesz, że Bóg uważa cię za dorosłego? Naprawdę. Wbrew obiegowej opinii, Bóg nie uważa nas za dzieci. Ja też na przykład ludzi w kościele nie uważam za dzieci. Ja nie uważam. Nie używam takich sformułowań, nie myślę w ten sposób. Jesteśmy w ruchu przebudzeniowym. Otrzymujesz wszystko, co trzeba, działaj. Nie mów, jakiś jestem jeszcze. Nie jakiś jestem jeszcze, rozumiesz, tylko działaj. Nie jakiś jestem jeszcze. Jesteś dorosły. Narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym. Z dostępem do nauki apostolsko-proroczej, rozumiesz, nie masz wymówy. Masz wydawać owoce, masz iść, szerzyć królestwo, masz być szczęśliwy, zadowolony. Rozumiesz, o co chodzi? Poukładaj sobie wszystko, jak trzeba. Masz wydać owoc życia. Koniec, bo tutaj Bóg jest. Rozumiecie to? To chcę, żebyśmy uprościli sobie różne rzeczy. Uprościli. I żebyśmy nie myśleli, że są jakieś takie w Bożym sercu, jakieś takie zawiłości. Tam nie ma zawiłości. Nie ma zawiłości. On nie przyszedł, nie usiadł pod tym drzewem i jak filozof nie rozmyślał, no tak, rzeczywiście, to jeszcze nie jest ten czas. Skoro dla drzewa to nie czas, to może i dla mnie nie czas. A zrobię sobie przerwę, pochodzę sobie jeszcze 3 lata po ziemi. Rozumiesz? Później pójdę na krzyż. Później. Teraz to tak słaby czas. Słabe krzyże tutaj robią, widzę. Wiesz, o co chodzi? Później pójdę. On taki nie był. On taki nie jest. I on nie ma zrozumienia w ogóle. Posłuchaj. Bóg w ogóle nie ma zrozumienia dla człowieka narodzonego z Bożego Ducha, wypełnionego Duchem Świętym, mającego dostęp do źródła prawowiernej nauki, wobec tego, że człowiek ten nie wydaje owocu. Bóg w ogóle nie jest wyrozumiały. Bo on cię nie traktuje jak chorego psychicznie dzieciaka. On cię traktuje jak dorosłego człowieka. Wszystko ci dałem, wszystko masz, heja, do przodu, a ja jestem cały czas z tobą. I tu nie ma gadki wewnętrznej, rozumiecie? Tu trzeba uporządkować wewnętrzny bunt. I koniec. Wyzbyć się ze swojego słownictwa, to nie czas, nie mogę, nie dam rady, a ja to takie rzeczy przeszedłem, a ja to takie, a ja to to, a ja to tamto. A co to kogo obchodzi? Co to kogo obchodzi? Rozumiesz? My nie z tego świata. Rozumiesz? Ten świat się chodzi martwi. Nie dam rady, co będzie? Rozumiesz? To ten świat.
15-17. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali świątyni, i wywrócił stoły, wekslarze oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś, żeby choćby naczynie ktoś przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane: dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyliście ze jaskini zbójców. Nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. Ty jesteś świątynią. Ty jesteś świątynią. Bóg broni tego, co Jego. Te drzewo, sytuacja z drzewem, za chwileczkę przechodzi nam w informację o tym, co on robi dalej. On idzie do świątyni. On teraz idzie do świątyni. Zobaczcie, on nie poszedł wcześniej do świątyni, żeby uwielbiać, ani żeby Jego uwielbiano. On idzie do świątyni teraz i w świątyni robi porządek. W świątyni robi porządek. Ten zapis jest tuż za tym, jak on przeklina drzewo. Jest to informacja prorocza o tym, że aby nie być przeklętym, czyli aby nie zatrzymać się w rozwoju, trzeba robić porządek. Rozumiecie? Proroctwo samo się wyjaśnia. Aby nie ulec zatrzymaniu, aby nie uschnąć, trzeba zrobić porządek przez świątynię. Nie może być przeniesione nawet jedno naczynie, czyli jakiś element będący nieświętym. Nie można przenieść przez niego nawet. Nie to, że tam zostawić, ale przenieść. On mówi, no nie wiedzieliście tego, mówi, kurczę. Ja nie wiem, czy ten Jezus byłby dziś zaakceptowany. Ja nie wiem. Jakby do Niego podeszły dzisiaj różnego rodzaju grupy przywódców chrześcijańskich? Gdzie by Go sklasyfikowali, tego człowieka? Jakby Go nazwali? Antychryst. Trudny człowiek, cholernie trudny człowiek. Trudne słowa, trudne działania. Przeciwne temu, czego byli nauczeni. Ludzie wierzący mówią, ja mam taką słabą wolę. Znowu upadłem, mam słabą wolę. Ja mówię, masz taką wolę jak ja. Taką samą. To czemu ja upadłem? Bo jesteś buntownikiem. To wszystko. Olewasz Boże prawdy, wybierasz, proszę Ciebie, życie na własnych zasadach, dlatego upadłeś. Czy to proste? Czy masz taką samą wolę jak ja? Rozumiesz, o co chodzi? Ja mogę nie śpać, też możesz nie śpać. Ta mogę nie śpać. No możesz nie śpać. Ja mam taką słabą wolę. Nie, masz taką samą wolę. Jeżeli masz swoje poglądy, zrozumienie, zachowania, wartości, które nie są z Bożego Ducha, to Bóg je przeklina. Bóg przeklina twoje poglądy, koncepcje, zachowania, które nie są zgodne z Jego prawdą. Rozumiesz? Jest przekleństwo na tym. Jest przekleństwo na tym. Trwanie w tym powoduje, że się usycha. Ale mamy władzę, aby to wyrzucić. Zmieniasz zdanie i to, co przeklęte, odchodzi natychmiast, w jednej sekundzie. Rozumiesz? W jednej sekundzie. W jednej sekundzie. Drzewo nie chciało zmienić zdania. Miało kilka chwil. Długo się zastanawiało, jak na drzewo, prawda? Jeśli bez mózga istota tak długo się zastanawia, to ile się zastanawia ta, co ma mózg? Prawda? Bez mózga się zastanawiała.
A może jednak w naturalnym zostanę. Pan zrozumie. To miłosierny Bóg. Nie tak to działa. Czemu wam to mówię? Bo nie chcę, żebyście podchodzili do waszych słabości lajtowo. O, po prostu taki jestem. O, po prostu. Nie chcę, żebyście się rozczulali nad sobą. Nie chcę. Chcę, żebyście wydawali owoc. Dlatego Bóg nie chce, żebyś się nad sobą rozczulał. On tego nie chce. Rozumiesz? On chce, żebyś się zdyscyplinował i żebyś wydał owoc, bo będziesz szczęśliwy. Wiecie, ile szczęścia przynosi w ogóle wydawanie owocu? W ogóle jesteś szczęśliwy, chodzisz zadowolony z życia. Wczoraj leżałem sobie na łóżku, siedzi Agata obok i Sara siedziała i ten pies też tam był. Ale ja leżałem, jakieś tam głupoty opowiadałem sobie i się śmiałem. Sam opowiadałem sobie głupoty, ja mam takie coś, że jak chcę się uśmiać, to sam sobie głupotę jakąś mówię, się śmieję z niej. Taką, którą sam rozumiem i ona sam sobie dowcip opowiada. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale to nieważne, ale coś takiego ma człowiek też sobie. Jakąś bzdurę sobie opowiadam i się cieszę z tego ogólnie, nie? I tak sobie jakieś takie głupoty rzucam i się z nich śmieję, a Sara mówi, z czego ty się śmiejesz w ogóle, nie? Agata mówi, bo tata jest ogólnie szczęśliwy w życiu, idzie mu w życiu, to on jest, to on się tak zachowuje, bo mu w życiu idzie. Wiecie, o co chodzi? Bo jest szczęśliwy w życiu. Więc tu nie ma żadnej spiny wewnętrznej. Jakże pięknie się tak żyje. Rozumiesz? Jak możesz leżeć na własnym łóżku, opowiadać sobie przy ciebie bzdurki i nie interesować się tym wszystkim, co się dzieje wokół, no nie? To w ogóle jakiś szczyt szczęścia. Zero zmartwień, zero napięć. Rozumiesz? Zero. Dlatego Bóg nie chce, żeby człowiek pozostawał jedynie na tym, co sam jest w stanie wypracować. Bóg nie chce, żeby człowiek pozostawał we własnych standardach myślowych, w koncepcjach, bo to mu będzie szkodzić. Nie będzie właśnie takim szczęśliwym człowiekiem, takim wyluzowanym, lajtowym gościem, chodzącym w mocy Świętego Ducha. Człowiekiem, któremu się udają rzeczy, do których się dotyka. Ja mam tak cholerne przekonanie, że wszystko mi w życiu wyjdzie. Absolutne przekonanie. Wiecie? Takie przykład, wszystko mi w życiu wyjdzie. Gdzie pójdę, to mi wyjdzie to, co się tym. Zacznę coś robić, to mi to wyjdzie. Nic nie przytłumie mojego umysłu. Bo się wyzbyłem przeszkód. Wyzbyłem się naczyń. Nie pozwalam, żeby jakby choćby jedno naczynie było przeniesione przez moją świątynię. Jak przychodzi diabeł i mówi, zmartw się tą sprawą. Rozumiesz? Ja mówię, ty się zmartw. Ty jesteś w tym dobry. Ty się martw. Rozumiesz? A ja będę leżał i machał nogami. A ty się martw. Rozumiesz? A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto i przechodząc rano, jeżeli drzewo figowe uschły do korzeni. Nie dziw się, że coś w tobie umiera. To Pan oczyszcza świątynię. Nie bój się, że coś umiera. Coś umiera, to niepotrzebne było. Rozumiesz? Umierają pewne koncepcje, umierają pewne poglądy, umierają pewne chcenia, emocje pewne. Umierają, bo przeklęte. To umierają, co mają robić? Usychają do korzenia. Nie dziw się temu. Nie dziw się. Na pytanie w ogóle Piotra, kiedy Piotr przychodzi, mówi, Panie, przekląłeś drzewo i uschło. On w ogóle mu nie tłumaczy, mówi, nie wiarę Bożą, mówi w ogóle. On jakby nie tłumaczy mu zjawiska, bo to jest nieważne, to drzewo już jest nieważne.
to drzewo już jest nieważne. Jak ktoś w tobie umiera, to już jest nieważne. To nieważna sprawa. Rozumiesz? W ogóle nawet o tym nie myśl. To się wykończy samo. Samo się udławi. To się udławi. Umrze sobie. A ty kieruj swoją wiarę, aby wydawać owoc. Chciałem, żebyście dziś spojrzeli na serce Boga nieco inaczej. Żebyście też zobaczyli, że On taki po prostu jest. Pamiętaj, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Marek 12:10. To, co mówię, nie jest popularne. A to kamień węgielny. To mocna podwalina prawdy. Bardzo mocna podwalina prawdy. Ja, kiedy poznałem tą stronę serca Boga, rozpoczął się we mnie też pewien nowy proces usługiwania ludziom. Ja w ogóle nie mam litości nad tym, że ktoś, kto jest narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym i ma załadowany program pełnej Ewangelii, rozumiesz, buja się w swoich problemach cały czas. Ja w ogóle nie mam litości nad taką duszą. Kocham tego człowieka bardzo, ale w ogóle w sobie wcale się nad nim nie lituję. Nie mam żadnych litościwych emocji. Bo ten człowiek nie zasługuje na litość. Wiecie, kto zasługuje na litość? Ci ludzie. Nie mają odrodzonego ducha. Nie mają bliskości z Bogiem. Oni zasługują na moją litość. To za nimi płaczę. Ja nie płaczę za wierzącymi ludźmi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha, wypełnieni Duchem Świętym. Rozumiecie? Mają dostęp do nauki apostolskiej i bujają się w swoich problemach. W ogóle za nimi nie płaczę. Bo nie jestem idiotą. Bo nie jestem dziwakiem, który w sposób sentymentalny myśli. Och, jacy to biedni bracia, siostry. Oni nie są biedni. Oni są bogacistą. Mają ojca miliardera. Mają zastępy aniołów. Mają moc Ducha Świętego w sobie. Mają mądrość nieba. To nie są biedaki. Nie będę się litował nad armią. Rozumiesz? Nie będę się litował nad armią. Uzbrojoną, wyposażoną, rozumiesz? Z mieczami w rękach. Nie będę się litował nad nimi. Nie będę przychodził i nie będę mówił: przepraszam bracie czy siostro, twój miecz jest tak leciutko przystępiony, pozwól, że delikatnie tak ci go podostrzę. Nie będę ich klepał po ich kamizelkach kuloodpornych, bo oni wszędzie są kuloodporni, ich nie ma gdzie poklepać. Nie mają gołych miejsc. Każdy fragment ich życia jest zabezpieczony. Nie ma gdzie ich poklepać. Pójdę ich klepać. A nie armię. Byłem w Izraelu, niektórzy z was też byli, może sobie robiliście zdjęcia z żołnierzami. Wiecie, jak wygląda żołnierz? Taki zwykły, co on chodzi po ulicy. Naładowany tym wszystkim, karabin, w ogóle wiesz, o co chodzi. Jego ciężko przytulić nawet. A tacy żołnierze w tych kamizelkach kuloodpornych z tymi karabinami, mieczami, hełmami biegną i mówią: przytul mnie, przytul, przytul mnie. Jestem taki biedny, taki bezradny. Ojejku, wypadł mi dynamit, podaj mi.
Artur, podaj mi. Wypadł mi tu. Rozumiecie, o czym mówię? Oni nie mają dynamitu. Nic nie mają. Nic. Śmierć mają. Same gołe miejsca. Jest to przytulę. Jest nad czym się litować. Jest w czym angażować w ogóle swoje serce. Rozumiecie? Kocham armię. Tylko armia trochę inaczej się wita. Trochę inaczej rozmawia. Trochę inaczej żyje. Bóg jest z wami. Bardzo blisko. Bardzo blisko. Rozumiesz? Bardzo blisko. Tu nawet nie trzeba ręki wyciągać. Tu się płaci zbliżeniowo. Weź to poselstwo dzisiaj. I zobacz, jak wygląda serce Boga. Stańcie, proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten dzisiejszy czas tutaj na ulicy. Ojcze, dziękuję Ci, że mamy ten przywilej być światłem dla tego narodu. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoja obecność jest w nas i emanuje z nas. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że każde słowo, każde poselstwo, każde nasze działanie, każda nuta, każda rozmowa przyniosły efekty poszerzenia Twojego Królestwa. Ojcze, dziękujemy Ci, że też dla nas jest dzisiaj dzień, w którym stajemy w miejscu wyżej niż byliśmy wczoraj. Ojcze, niczego z tego nie stracimy.